najlepsze. I po prostu coś niesamowitego, że tak wielka orkiestra z festiwalu Breakout Days przyszła tutaj i będzie wspólnie z nami grać i śpiewać oczywiście to, po co się tutaj spotkaliśmy, czyli Kiedy byłem małym chłopcem. Jesteście cudowni, wspaniali. A witamy między innymi tutaj z nami człowiek bluesmenów tego miasta, zastępca prezydenta miasta Rzeszowa, pani Krystyna Stachowska. Witamy serdecznie! Jest z nami również Piotr Nalepa. Jak już o Nalepie, to jest i Czesław Nalepa, który wczoraj obchodził swoje urodziny. Także ogromne brawa dla pana Czesława. Są z nami również dzieciaki ze szkoły podstawowej numer 17, bez których na pewno to nie udałoby się tak, jak się za chwilę uda. Także wielkie brawa również dla nich. No i jesteście oczywiście wy, mieszkańcy naszego miasta. Podnieście swoje gitary do góry. Ile nas tu dzisiaj jest? Dobrze. To jest to. Więc słuchajcie. Wygląda to w ten sposób. Miało tak nie być, ale tak będzie, bo chłopaki rwą się do grania, więc macie jeszcze niesamowitą okazję do tego, żeby posłuchać trochę tego, co robią najlepiej, czyli grają bluesa. Pograją, a później ten mikrofon przejmie ten oto gentleman, czyli Robert Rubera, którego wcześniej nie wymieniłem, koordynator między innymi Breakout Days Festival. Brawo dla niego! I opowie, jak dzisiaj będziemy bić nasz rzeszowski rekord w graniu Kiedy byłem małym chłopcem. Zostawiam was z tymi dżentelmenami. Bawcie się dobrze. No strasznie fajnie, że znowu się spotykamy. Gramy cały czas. Improwizujemy to piękne spotkanie już od kilku lat. To fantastyczne, że jesteście. Fantastyczne, że dzieciaki przychodzą do nas, że w kraju, w którym porzucono naukę muzyki w szkołach, nie wiem dlaczego, w Rzeszowie uczy się w szkołach muzyki i to jest fajne, a że uczy się jeszcze muzyki Tadeusza, to jest tym bardziej wielki szacunek dla pani i dla całej ekipy. Powitajmy dzieciaki, bo naprawdę to jest nasza przyszłość i że są z muzyką tatka za znajomione, to fantastyczne rzecz. Dzięki, super. Fajnie, że jak co roku możemy w jakiś sposób tym spotkaniem z piosenką tatka, z jego wrażliwością, przy tym pięknym pomniku. Po prostu przypomnę. O, jest nasz gość, Sławek Wierzchowski. Chodź na scenę, Sławek. Chodź. Człowiek, który wymyślił Polski Dzień Bluesa, jest tutaj dzisiaj z nami. Powitajcie serdecznie. Nocna zmiana bluesa, Sławek Wierzchowski, pierwsza harmonika. Sławek ma taki pas czarodziejski, w którym ma wszystkie harmonijki świata. Poimprowizujemy, zanim przejdziemy do nauki, kiedy byłem małym chłopcem, jeszcze się bluesowo pobawimy. To jest absolutny przypadek, nie umawialiśmy się na to spotkanie, chociaż Sławek z państwem się umawia na wieczór, bo nocna zmiana bluesa ma 40-lecie działalności. Sławek dzisiaj będzie szczególny koncert, na który wszystkich zapraszam, do parku, którego nazwę zapomniałem, bo jest dosyć skomplikowana, ale pewnie na plakatach wszędzie jest, są informacje. Sławek prowadził przez wiele lat bluesową audycję w Trójce. Jest fantastycznym harmonikarzem i jak to w bluesie bywa, będziemy teraz chwilę dla was improwizować. Możliwości rozrośnie.
swe pamiętać. Widzisz tam przy drodze twojej jest kapliczka, nie popędzaj kół. Na ten wóz czekałeś długo, to jest rok z możliwości twój. Wiesz, jeszcze szybszy chciałeś być. Widzisz tam przy drodze twojej, już nie zdążysz, nie zobaczysz nic. Zamiatają kupę złomu, to był rozrost, to kawilar twój. Prosto z Torunia. Legenda harmoniki. A to fantastyczne. Takie spotkania świadczą o tym, że zawsze to powtarzam, to co Tadek nam zostawił, to piękno, tą muzykę, którą się dzielimy przez tak wiele lat. Tatka nie ma już 15 lat z nami, a cały czas muzyka w nas jest, jego emocje zostają w nas i to jest piękne. Zostawił taki trwały ślad w nas wszystkich. Kochani, śladem także Leszka Cichońskiego, który współpracował z Tadeuszem na jego płycie. I fantastyczny rekord gitarowy pobija rok do roku we Wrocławiu, na który was serdecznie zapraszamy. Z Leszkiem współpracujemy, popieramy jego inicjatywy, w jakimś części wzorujemy się na tym, co on wymyślił. Spotykajmy się z bluesem, spotykajmy się z gitarkami, spotykajmy się z tą piękną muzyką, szczególnie z tą częścią polską tej muzyki, czyli Tadeuszem Nalepą. Kochani, przejdziemy teraz do tego szkolenia, które co roku robimy, czyli zrobimy sobie, kiedy byłem małym chłopcem, czyli tak. Sekcja wokalistów wszystkich ma w swoich telefonach komórkowych tekst, kolejne zwrotki, jest ich trzy.
i wszyscy śpiewamy te same teksty, prawda? Bo piosenka nie kończy się na tekście Kiedy byłem małym chłopcem, tam jest jeszcze kilka innych zwrotek, sprawdźcie sobie teksty. Gitarzyści, podajemy wam dźwięk E. Sebastianku, podaj dźwięk E do strojenia gitar. Jeżeli mamy tunery, to jest dźwięk E. Spróbujmy nastroić gitarę do tego samego dźwięku. Jeśli macie tunery, to używajcie tunerów, żeby nam to wszystko stroić.